Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 2022. Nie no, nie ma takiego farminga oczywiście. Cześć, z Farminga 22, witam, witam. O, właśnie widać już na sam początek, co się zmieniło na serwerze. Czyli jest to i wiatrak, ale to za chwilę o tym powiem. Tylko tutaj puszczę cosplaya, niech sobie kosi. I zaraz wam wszystko opowiem, skąd ten wiatrak się pojawił, dlaczego i gdzie. I dlaczego akurat tu? No bo tutaj się pojawił, bo jest fajny teren. A właśnie. Musiałem dodać sobie 220 tysięcy, pożyczyć. Bo ja kredytu już nie mogę brać, więc musiałem sobie dopisać, więc muszę pamiętać, że minus 220 tysięcy muszę zrobić. No ale to dopiero na zimę, tak? Jak sprzedam, czyli 220 tysięcy będę musiał odjąć sobie. Tutaj sobie kosi New Holland, jak widać. Na tym mniejszym polu, a tam daleko, tak jak było mówione, kosi Rosel masz. Na 29. No, słonecznik sobie... O, właśnie Rosel ma sobie ładnie wysypuje. Zostawiłem przyczepę, bo ciągnik potrzebowałem, więc tylko naczepę zostawiłem. To typy na to całe pole wejść na tą naczepę, więc... A jak nie wejdzie, to trudno. W sumie jeszcze sałatę mógłbym sprzedać dzisiaj. Chyba ją sprzedam. Tutaj się robi robota. Dlatego użyję sobie szybko moda. Wiem, że nie powinienem. Znaczy, nie to, że nie powinienem, tylko... To powinienem sobie przed odcinkiem to przygotować, ale ja chcę to szybko zrobić. Tą sałatę, więc tak muszę zrobić. I teraz czy to będzie ciągło? Nie, nie będzie ciągło. A jednak ciągnie, dobra. I ja muszę sobie oczywiście w międzyczasie wodę tutaj dolewać do szklarni, więc będę sobie na dwa maseje działał. A jak doleję sobie na maksa wody, no to już będę musiał... Dobra, panie Elko, ciebie musimy sprzedać. Wybór na mapie. Gdzieś chyba sprzedaż. No i zaraz się to sprzeda. A ta słoma czemu tu leży? Nie wiem. Niech leży. Dobra. Tutaj się ładuje sałata na spokojnie. Bo nawet nie wiem ile tej sałaty jest. Muszę szybko zobaczyć ile tej sałaty jest, bo jak póki jeszcze nie ruszyłem w robotę. 800. A ile taka paleta ma? 500 litrów, czyli 300, no 350 powinno zostać. Chyba, żebym zrobił tak, o. Żeby dokleiło mi tą paletę. A nie wiem, czy ten kas nie wejdzie. Nie, nie wejdzie. Dużo będą się przekręcić? 380. Dosyć dużo. Dobra, to tak musi zostać wtedy. Tutaj już powinna się napełnić ta woda. Jeszcze jedną beczkę muszę wziąć. Ciągnie tą wodę? Teraz ciągnie. Ile tu jest wody w ogóle? 11, no to jeszcze jedną beczkę muszę wlać. Tą sałatę trzeba ruszyć. Bo nie chcę jej ciągnąć. Bo ona się dostała tutaj. 5 razy 3, no to dobra, 15-16 tysięcy będzie za tą sałatę. Więc na spokojnie. Ciągnie tą sałatę? Nie, oczywiście, że nie. Teraz? Też nie. Dobra, no to muszę ją trzymać w powietrzu. A tutaj musi te 390 litrów po prostu zostać tyle. Bo dzisiaj fajna robota, prasowanie słomy. Takim fajnym sprzętem. Sałata jest chyba tylko w jednym miejscu do sprzedaży, więc... Więc się szybko tam tepnę. Bo nigdzie indziej się nie da. No nawet widać na mapie, że jest wiatrak. Tutaj się tylko da sałatę sprzedawać. Więc sobie szybko sprzedam tą sałatę. 6 tysięcy. I chyba. No. To się szybko sprzedaje, więc... No, 17600 na szybko zarobione. Trion, jak ty tam Trion wyglądasz? Sobie tutaj kościsz powoli, co kości? A ja idę do Nieho... O, Nieholand już paskami kosi. A ja idę do Nieholanda i idę prasować. A prasować takim w sumie fajnym sprzętem. Jeszcze sobie puszczę wodę tutaj, niech sobie leci. No. Tutaj będziemy te dwa pola prasować, bo dam radę to sprasować. Bo pobrałem sobie takiego, taką zgrabiarkę na Mothubie. No ona jest na Mothubie jakby co. Ty nie wolno, nie chcę zapalić. No. Ja sobie już ją zacznę rozkładać, bo ona strasznie długo się rozkłada. To jest taka zgrabiarka naprzód. Akurat wziąłem w wersji największej, czyli tej 20-metrowej. Więc robota powinna iść. Szybko.
Tylko ona strasznie długo się rozkładała, dlatego chciałem ją na sklepie rozłożyć. Oczywiście ona jest na leasingu, więc... Dodałem sobie jeszcze taki moc u góry, jak widać, że pokazuje, ile jest lat w grze. No mówię, że ona strasznie długo się rozkłada. Że moc pokazuje, ile jest lat w grze i... Ile jest stopni w ogóle. Dobra, chyba wiesz, że tak zbytnio... Nie będę mógł kręcić tym. Trochę za szerokie pokosy robi. No bo dosyć dużo słomy jest. Może na prosto jakby dojechał. Idealnie prosto? Dobra, idealnie prosto jakby dojechał, to będę brał. Tylko, że ja też teraz zbieram kurde z tego, nie? Więc spokojnie, ja sobie to poprasuję. 16 na godzinę jadę. Uda mi się 3 pokosy zgadnąć? Zaraz to sprawdzimy. Bo jak nie, no to... Mod fajny. Żeby te prasy z podbieraki w prasach były większe. Dobra, zgary na to? Zgary na. Prasa bierze? Bierze. No, czyli jak jest, widzicie, jak jest prosto ładnie pograbione, to wtedy to zbiera. No, ja bym musiał mieć jeszcze prasę tą z taką specjalną prasę do tego. Tą z podbierakiem takim z przodu jeszcze. Bo są takie prasy. I ona by robotę robiła, nie? Ale dobra, no nie będę zbierał tych resztek słomy. To co zostanie, to po prostu zostanie i tyle. Nie będę się przejmował. Czy na końcu może być grubo? A, to się podnosi. Kurde, no nie mogę skręcić z tym. Muszę sobie pomóc trochę. No, super, że ja sobie w ogóle podbierak podniosłem, nie? To też jestem genialny człowiek. Bo ja chciałem to gówno z przodu podnieść, a jednak podniosłem podbierak, więc... Jestem genialny człowiek. Ale jak tak jadę, tak jak teraz, to powinno chyba zagarynać. A to, co zostanie, no to jak będę robił przejazdy, to zgarnę. Czy słomy tyle będzie, że nawet będę miał pełne stogi? Nie wiem, czy mam dwa, czy jeden, ale chyba jeden stóp. Więc takie na skośny trochę to tereny się nie nadaje. No ogólnie, jakbym bez tego zgarniał z pracą, też bym miał ciężko. 12 bym to brał. A tak to chociaż przynajmniej wiem, że nie ominę. Czy idzie z tym szybciej? No nie by szybciej idzie, no bo sobie zgrabiam tak. Na pewno z sianem to będzie też lepiej wyglądać. Teraz zrobię dogrywkę, bo dojadę tam. I zobaczę, czy to będzie szerokie pokos walić. Dobra. Nie będzie szerokiego pokosu walić, dobra. Więc jak tak przejadę, to powinienem to zagarnąć wszystko. No niestety jak jest krzywy poprzecznik, to na dwa razy trzeba to zagarnąć, ale... Dobra, może większy kombajn. Ja tą prasę na pewno długo nie będę trzymał. Bo mnie to tutaj coś trafi. A widziałem takie prasy specjalne z podbieraczami jeszcze. Więc wtedy te dwa podbieracze jakbym miał. One tam mają chyba 6-7 metrów od prasy, a to z przodu 20 metrów ma, no to fajnie by robotę robiło. Dobra, zaraz to przetestujemy tutaj na tym długim przejeździe. O Jezus, tak to nie. Biorę, dobra. Który zakończył pracę? Pewnie Masaj. Ogólnie biorę. Ale mogłem sobie trochę tą mniejszą wersję wziąć. W sumie jakbym się przesunął trochę bardziej w lewo, to bym to brał. Ale dobra. Teraz zobaczymy, jak to bym z dwoma pokosami, jakbym to robił. Też po Trionie jest trochę większe pokosy są, więc to też będzie inaczej trochę wyglądać, nie? Ale ogólnie jest kostek dosyć trochę leży. Dosyć trochę. Pięknie to powiedziałem. Dzisiaj trzeba tą kostkę zniwelować stąd. Tą kostkę też się da wyjąć? O jest. Tak, żeby to... No. To zabrało. Ale to chyba tak się nie uda. Dobra, to się tak uda. Trochę tam jak... A, reżydu będzie mało, to tam nic się nie stanie. Ale idę, że jak już bierze tak jakby z trzech, to już zostawię, nie? I wiecie co? Ja chyba zrobię tak. To trochę będzie denerwować ta słoma. 11 minut. I zrobię tak. Nasadzę. Zgrawiarka.com FPS22. Dobra. Jest coś takiego? Dobra, wiecie co? Ja robię cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, witam z powrotem! Jak widzicie, już ogarnąłem sobie prasę.
taką samą kronę z modów, tylko że z tym podbieraczem z przodu. Są z grabiarką, bo to za szerokie pokosy wali i to mi się przyda. Nawet kiedyś jak bez tego, jak będę miał małe kombajny. Dobra, a te dwa sprzęty musimy się pożegnać z nimi. Czyli za to dostaniemy 20 tysięcy za kamieniarkę, maszynę do kamieni, o może tak. A za prasę 16 tysięcy, więc dużo u mnie nie porobiła. Bo porobiła u mnie może 10 minut. Ale... Ta jest na wypożyczeniu, bo mi nie stać oczywiście. Ale będę musiał ją kupić, no bo wiadomo, że jak jednej się pozbyłem, no to przydałoby się mieć drugą prasę. Przepraszam. Ten pokos jest prasowany pierwszy? A, no tak, bo tu przecież prasę sprawdzałem. Tamtą, starą, którą właśnie się pozbyłem jej. No tu po Trionie już dużo lepiej to wygląda. To zgrabianie, bo już nie ma takiej szerokości. Czy oczywiście Trion ma większy header, więc tutaj... O, i o to mi chodziło, patrzcie, że tamtą starą prasą, co miałem przed chwilą, już bym tego nie zebrał, nie? A tutaj ładnie co... O! Gdzieś tam tu ładnie zgrabiarka sobie dograbiła to i złapał sobie to. A tamtą prasą za cholerę bym tego nie ogarnął. Oczywiście po 9 ton, więc tej słomy mi starczy, a starczy. Nawet jeszcze... Nawet pewnie w stóp nie wejdzie. A wręcz na pewno, nie? Oczywiście miniaturka zrobiona. Fajnie wygląda taka zgrabiareczka. No, dużo na pewno mi ułatwi przysianie, tak? Jak będę miał tutaj krowy, że tylko sobie przewrócę łąkę i będę już mógł zaraz tym sprzętem tutaj wjeżdżać. Bez grabienia. Więc grabiarki nie potrzebuję, bo będę miał to gówno z przodu. Czy gówno, no to jest grabiarka, jakby nie było. I to ma 20 metrów, więc... Więc roboty będzie szło. A widzicie, jak tutaj sobie zagarnę, tak? To starą prasą już bym tego nie ogarnął, a tutaj, że to jest grabiarka jeszcze ma. No, ona sobie ładnie dograbi to. I o to chodzi jej. I o to Polska walczyła. 30 GPS tutaj... płaski nie są proste, więc... Mogę sobie wszystko sobie jechać, nie? Tak jak tutaj było to. Dlatego to miała być szybka robota prasowania i będzie szybka robota i wreszcie mi się będzie chciało prasować, no bo ty sprzęt ten z przodu co robi roboty. Bo na końcu jak będę na te duże kombajny, to tam John Deere będzie miał chyba 15 metrów nawet jeden header. Wiem, że nie zabrałem do końca, ale po to jest ta zgrabiarka z przodu, żeby zrobić tak. Trochę ciężko ma ten Nikolent, jakby nie było z tą maszyną. Bo tak naprawdę muszę uciągnąć dwie zgrabiarki, jakby nie było, nie? Ta prasa też wymaga chyba dość dużo koni, z tego co pamiętam. Albo i nie pamiętam. No dobra, ładnie grabi. Nikolent sobie ładnie tam po cichu chodzi. Byłam przyciszony, dzięki. No i jak to tam wygląda? Teraz jeszcze statystyki sobie zobaczę. A, tak sobie myślałem, że będzie zapis. A, to nie Holem przydzwonił drzewo. No dobra, no. Zrobię tak, wsiądź do pojazdu. Żeby mi nie mrugał. Ja sobie to po odcinku skończę. Przy okazji ten jest pełny. Jerozolem masz też już skończył robotę, więc... Został tylko Trion na placu boju. Dobra, Trion zaraz tu przyjedzie. I wtedy będę przy okazji mu postawić. Olejarni... A nie mam olejarnicy. Nie ta seria. 72 tysiące? 75. No bo z wiatraku i z paneli przyszło, więc... Teraz będzie fajnie robota szła. 75 tysięcy, no to ja chyba sobie... Spłacę kredyt? Spłacę trochę tego kredytu. No 30... Nie wiem ile spłaciłem nawet. Nie liczyłem. Ale tam było 25 i 70, czyli 55 tysięcy kredytu spłaciłem, no. Tak, zgadza się, 55 po 20 zostało. No a miałem 75 na koncie, więc się zgadza. Dobra, toner żeś wysypał, dobra, to syp się, a ja idę tutaj dalej prasować. Nie no, mówię, jak będzie tutaj siano, będzie bardzo fajnie szła ta robota. Zresztą widać, że ta zgrabiarka nawet dograbia tam do tego, żeby prosto w podbierak wyszło. Oryginalną prasą zapomnijcie, żeby to ogarnął. Wyżyta zostawiała i tyle. A ta to widać, że nawet ponad trochę bierze. Więc to mi się podoba.
No muszę cofnąć, no bo nie da się tego po prostu inaczej zabrać. No i dobra, tak sobie wyjadę, bo prasa i tak to ogarnie i tak. O! Jeszcze jeden pokaz został tam. Muszę sobie GPS ustawić mniej więcej pod ten kąt jakoś. Tak sobie mniej więcej jakoś. Gdzieś tak. O! No gdzieś tak. No i tak muszę jechać po prostu. Tryon kosić już czy nie? To trochę dziwnie to obcięło. No i dobra, i tak sobie muszę jechać. Bo tutaj w ogóle nie wiem, co się stało. Ale to nie problem do tej skrawiarki. Mega skrawiarki. Właśnie nie zauważyłem, czy te kółka robią ślady. Ale nie robią z tego, co widzę, tych śladów. Dobra. Jak nie robią, to nie robią. Trudno. Nie będziemy się przejmować. I teraz muszę jechać za tą belkę, żeby się nawrócić. Bo ogólnie, bo te zgrabiarki wszystkie mają kolizję, tak? Ta od... Uj. Może w tym miejscu akurat włączyć GPS-a to nie był dobry pomysł. Trzeba tak bardziej... No, widać jak to trzeba bardziej pod linię tego GPS-a podjechać, no bo strasznie zaciąga tego GPS-a. No i dobra, ale zaraz będzie po prostu sprasowany i będę wiedział ile mam kostek. Tam było 19 zrobione na tamtej sesji. Musiałem oczywiście wyjść z farminga, żeby dodać prasę, tak? Czemu sklep? Escape. Gdzie to jest? Niżej niż. Już mam 27, czyli 30. No, już dosyć dużo tej słomno. Tylko, że tam 400 tysięcy litrów tylko zmieszczę, a resztę będą się stogi ustawiać. No dobra, no to będę ustawiał stogi i tyle. Ale zanim postawię oborę, no to w tym sezonie jeszcze obory nie postawię, no bo nie mam kasy na obory, więc obora musi jeszcze poczekać. Ewentualnie na wiosnę, ale na wiosnę znowu nie będę miał. Musi być, że... Oj! Musi być rzepak zasiany. Tutaj. Ja wam powiem, jak tutaj będzie rzepak zasiany. To trzeba będzie jeszcze łąkę ogarnąć jakąś. A myślę, że... Oj, przepraszam. A myślę, żeby łąkę ogarnąć sobie na polu numer 31 i 34. Myślę, że te dwie łąki byłyby fajne. No i tam sobie namnożyć tego siana, namnożyć. Nie, jak wiadomo, będę miał dużo siana, no to już wtedy już łąkę zlikwidować i... Bo myślę, że będę zaczynał od dwóch krówek, więc... Więc myślę, że 2 lata... Po 2 latach będę miał 4 krowy. Po... 4 latach będę miał... 8 krów chyba? Jakoś tak to będzie szło. Więc jak ja raz w sezonie będę siano robił, w lipcu na przykład, no to będzie git. Wiadomo, że siano będzie mogło się tam w tle robić, nie? Na cosplayach. Nie wiem, czy szybciej to bez GPS-a nie idzie. Ale dobra, niech, jak już jest ten GPS, to niech sobie użyjmy go troszeczkę chociaż. Myślę, że ogólnie na start, to nawet i tamta 37 by wystarczyła na słomę. Bo dosyć dużo tej słomy dało. Dobrze, a resztę później kosiłem na słomę, bo trochę tej słomy by było. Ogólnie na sprzedaż można było tę słomę robić. Z tą prasą na pewno. O właśnie, to jest mój pierwszy zakup, który muszę kupić, prasa. Tylko wyskoczę sobie, bo nie chcę mi się już tej belki omijać. Sobie ją przerzuciłem? Przerzuciłem. O, widzicie? I teraz sobie zabiorę tu z grabiarką i on to ładnie sprasuje. No i dobra, jeszcze parę przejazdów i będzie koniec. Się tak chciało pod kątem prasować to. No, ogólnie... Na każdej serii chyba będę używał te dwa mody, no bo to jest dosyć fajna robota.
tym i myślę, że na pewno ułatwia życie dużo, tak? Są takie zgrabiarki w Realu, ale nie takie duże. No wiadomo, nie ma 20 metrów, ale myślę, że taka prasa jest realna, co jest z tyłu. No, ja nie do końca lubię grać realnie. Znaczy, wróć. Grać, pograć sobie mogę realnie, ale... Ale wiadomo, jak są takie duże, masywne gospodarstwa, no to już raczej te prasowanie trochę długo, ale na jakichś fajnych polskich małych seriach to jak najbardziej zgrabiareczka i prasa. Prasa zwykła oczywiście, żeby nie było. No dobra, nawrócimy sobie. Przy okazji kostkę zagarnę. O! Dobrze, że fikołka zrobiła ta kostka. To mi się podoba. Dobra, tutaj tak. Zgrabione? Ładnie. Dobra. To teraz nawrotka. Czy jeszcze dzisiaj będę jeden odcinek nagrał z Hobbelerona? Nie wiem. Tego to ja nie wiem. Zobaczymy. 12 minut, czyli mamy 24 minuty. No dobra, to jeszcze pozbieram te kostki i akurat będzie koniec odcinka. Bo taki był plan. No wiadomo, że sobie tu nie skończę. No ale dwa pola mam skoszone. Tylko tutaj muszę ten jeden przelot zakosić w Niwalandzie, ale to po odcinku sobie dokoszę. A w kolejnym odcinku będziemy walczyć z siewami. Więc Niwaland do dużego siewnika. Miniaturka zrobiona. Ile kostek zrobiłem? 48 kostek. No, więc elegancko. W sumie nie muszę tego składać, bo mogę zrobić tak. Kluczyk, skrabiarka zwróć. No i dosyć szybko. Na odcinku idzie dużo rzeczy sprasować, więc... Dużą połaść można sprasować, więc... Dobra. Zwróć. Prasa robiła... 0,4. Dobra, czyli ona robiła tyle, co zgrabiarka w sumie. No i dobra. W sumie... Nie Holandę pozbiera. Albo wiecie co? Nie. Wezmę sobie starego Maseja. Będę kostki zbierał, a tutaj obok już będzie walczył sobie z siewami. Ten sobie już będzie walczył z siewnikiem tu. Nie Holand. To czas sobie zatrzymał. Aby sobie nie leciało. Podczepiłem, bo tego dźwięku nie było słychać. Ale teraz trzeba to dobrze rozplanować. Na jesień jeszcze będzie odcinek. Ze słonecznika. Będę właśnie ze słonecznikiem. Dobra, nie dolewaj, bo nie zjemy. I teraz jak to szybko tutaj nasypać? A ja żadnych worków nie mam luźnych, nie? No niestety nie. No, chyba najszybciej będzie to nasypać tak. Tak to zrobiłem teraz. No, tylko że zbiorniki są z przodu. Ale myślałem, że jednak liczę na to, że złapię. No jeszcze nie łapiesz. Ale mnie koszty paliwa interesują. O, dobra, ciągnie nasiona. To niech ciągnie. O, tutaj jakieś dwie kostki leżą. Tutaj parę kostek leży, więc słomy będę miał dużo. A tu jest siano. A tu jest słoma pewnie. Tak, dobra. Więc dawaj mnie... No, Masaja. Tutaj ogólnie jest pełno już. Wody wlanej, więc na no, spokojnie. Dobra, żeby się nie męczyć. Wiem, że to tak... Trochę nierealnie zrobiłem i to nawet fest nierealnie można powiedzieć. No ale wiadomo. Chcę też, żeby ten odcinek nie trwał wieczność. No i dobra, i chcę, żeby już zaczął siać. O! Synuś. Dobra. Czyli tak. Muszę zaszyć sobie jeszcze raz na plony. Na skład... No dobra, w sumie może tak. Czyli...
Rzepak, 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 rzepak. Czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól rzepaku. Pięć pól rzepaku i tutaj na tym wielkim walniemy sobie jęczmień. Na tym wielkim jęczmień, jak się uda, a tutaj dwie pszenice. Ale ogólnie mega ładne niebo dzisiaj jest. Dobra, już New Holland, już musisz siać, niestety. Nie ma czasu dla ciebie. Dobra. Brak kursu. Pozycja na polu. Zajmiemy sobie tu. Albo nie, pozycja na polu, zajmiemy sobie tu, żeby tu się kurs zacznie. Otwórz generator, wrócimy. Obrót, dwie sztuki, dobra. 14 000 zajmiemy. Dobra, akurat w tym czasie co zrobiłem, to już się nasypał. Dobra, sobie włączymy wszystkie punkty. To się akurat nawóz nasypał, więc. Więc dobra, jeszcze trochę sobie na tą odcinku posieje, kolega. Ja sobie wszystko zasieję. I odcinek ze słonecznika. Będę sobie kosił na kurpejach dwóch. I będę wtedy jeszcze do tego siebie dołożę. Ustaw to. Łapie? Łapie, dobra, bo myślałem, że trochę za daleko postawiłem ten punkt na polu, ale jednak chyba nie. Czemu zablokowany? Co, przez wózek? Od czego to jest wózek? A to jest Triona wózek. Dobra, idę zbierać te kostki, bo on tutaj będzie sobie siał, no spokojnie. New Holland, New Holland. Pisze, że 13 minut. Gdzie jest mój master? Tutaj już. No i dobra, szybko trzeba to pozbierać. No dobra, sprawę mogłem też na tym polu go puścić, ale tutaj jakbym go puścił, no to bym musiał szybko kostki zbierać. W sumie tam mógłbym tak zrobić, ale nie chciało mi się już kombinować. Tutaj Waltra stoi, więc nie wiem, czy zaraz nie puszczę też i Waltr. I wtedy najwyżej sobie dwa razy nawozem tu pociągnę i tyle. Waltra ma dość dużo nasion, więc żeby nie było, że Waltra nic nie robi. Jak to wygląda? 8 metrów? Dobra. Tutaj wszystko ustawione, ustawione. Narożnik oczywiście, obrót. Wygeneruj, bo to jest takie trochę dziwne pole. To może tutaj dla pewności zrobimy sobie headlandy. 3. I teraz na pewno się już nie zabijesz. Czwarty punkt, czwarty punkt. Dobra. Mogę to resetować? Mogę, dobra. Tu New Hollandowi też od razu zresetuję. Teraz już przejechał, więc. Ale niech sobie tam resetuje się to. No i dobra, ja zbieram te kostki dalej. Bo ja chcę ten stuk zapełnić dzisiaj. I on będzie pełny, ja wam mówię. Nawet jeszcze zostanie dużo kostek. A wziąłem sobie specjalnie starego Masaja, no bo starym Masajem dawno nic nie robiłem. A też warto by było trochę porobić. Ogólnie zaraz Waltra będzie siać tutaj. A zaraz ten. Klasior będzie zaraz wołował za New Hollandem od razu. Nie ma to tamto. Zaraz będzie Klasior wołował od razu. Tylko niech sobie New Holland zrobi tam chociaż jedno kółko, nie? Jakby nie było. Więc New Holland sobie zrobię kółko i zaraz puszczam wały, ale to już po odcinku. Dobra, Waltra sobie tutaj ogarnie. A ja lecę tutaj dalej. Tutaj już mam wszystkie kostki na tym polu pozbierane? Chyba tak. 26. Tutaj jechałem.
Dobra, wszystkie kostki są pozbierane. Więc pozycja pracy można wyłączyć. Trion sobie kosi. Jest na spokojnie. Tu jest siano, bo sprawdzałem. No i za nim holendem już można puszczać ciemnik. Wału tak naprawdę. Nie, bo tu mnie wysadzi. To ja nie mogę tak stanąć. Muszę tak stanąć. I teraz Y. A co, góry co się zbugowały? Co się z tymi góry stało? Ty no nie gadaj, że to tak będzie teraz wisieć. Nie, dobra, coś się zbugowało. No mówię, jedna szczepa i prawie pełen stud. Więc ja wiedziałem o tym. Który się zablokował. Waltra się zablokowała, więc warto byłoby Waltra odblokować. Poszła? Poszła. No dobra, czynności chyba... Oj. Czynności zbierania słomy nie będę mu pokazał, bo jest 23 i tam było 12, więc mamy 35 minut. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa!